Siema, z tej strony Eleven, a to jest ponownie Spooky z House of Jumpscares, Carmary Hospital. Więc teraz powinniśmy spróbować zrobić coś z tamtymi drzwiami. Zapisałem grę i powinienem spróbować tędy przejść. Dalej nie mogę. Aha, mam spacjant, próbowałem skoczyć. Okej. To jest creepy, tutaj coś będzie, coś mi wyskoczy. Nie mogę nawet biec. Czym ty jesteś? Wiesz, cokolwiek robisz, możesz przestać mi sapać nad duchem, to bardzo niekomfortowe. Przemsań. Zastanawiam się, jak ktoś nagrywał do tego odgłosy. Brałem mikrofon. Sounds like it. Ja się tak teraz śmieję, ale... O, więcej krwi na ścianach, to coś oznacza? Okej. Okay. A, to jest tylko przejście zwykłe, dobra, okej, okay, rozumiem. Czy tylko mi się zdaje, czy to wygląda jakby to miało w sobie jakąś twarz? Wygląda jakby to miało taką opaskę u góry, jak mają jakieś pielęgniarki. I to kółko wygląda trochę jak maska gazowa? It feels cold. Daj się zimne. No spoko. Na razie nie może być potrzeba, żeby tutaj zacząć uciekać czy coś. O, w mordę. Co to ma z twarzą? Nie widzę na co to się zmienia. Czy to było po prostu urwane pół dzieła, czy coś? Dobra, nie bawmy się z tym, bo nas jeszcze zabije. O, tutaj będzie labirynt. Świetnie. O, więcej tych mord. Ja nie wiem, czy to się gliczuje tak, że to zanika, czy to tak ma być, czy to jest po prostu... Czy to jest błąd, czy to jest dodatek, o, że tak powiem. Więc nie... Hej. Chyba nic nie robi, okej. Oglądaliście poprzedni odcinek, prawda? Ja tam mówimy o takiej jednej rzeczy jak ta nagła cisza w horrorach, kiedy jest jakikolwiek ambient i nagle taka głucha cisza, że nie ma żadnego dźwięku. Mówiłem, jak bardzo tego nienawidzę? Okej, myślałem, że tutaj gdzieś będzie. O, pięknie. Pięknie. Zajebiście. Okej, okay. Ktoś mnie goni. Uciekaj. Uciekaj, bo zgi... What? Co to jest? Aha, okej. Okay. Tak to wygląda. Restartują mi grę przy każdej śmierci, okej. Okay. Czy mogę kontynuować? Gdzie będę kontynuował? A no tak, Drinking Fountain, okej. Okay. Okej, okay, seems legit. Dobra, wracam tam na dół. Znalazłem coś, ale nie byłem jeszcze w masakrycznej ilości reszty pokojów. Nie byłem jeszcze po lewej stronie, tam jest prawdopodobnie powinienem się rozejrzeć. I tak też zaraz zrobimy. Ale tej drogi przez korytarz chyba wam oszczędzę. Whoopi boopi, poopi spoopi! It feels cold! Dobra, przejdźmy się tutaj. Tam nas coś zaczęło gonić, kiedy zebraliśmy... To był klucz? Nie wiem, czy to był klucz, nie jestem pewien. Przejdźmy się tutaj najpierw.
Oj, wystraszyłem się tej mordy. Zepsute drzwi, okej, czyli tutaj nic nie ma. Czyli tutaj jednak nic nie ma. Coś długi ten korytarz. Okej, to jest zajebista iluzja. Jak biegniesz przed siebie, nagle obracasz się, a tutaj cały czas jesteś w tym samym miejscu. Dobra, czyli to jest korytarz, którego się nie da przejść. Spoko, rozumiem. Ale zajebista iluzja. Czemu nie wykorzyst... Okej, może się stąd ruszmy, zanim coś mnie zabije. Okej. Czemu tego nie wykorzystuję w innych grach? Momentu, kiedy się... patrzysz się na coś, obracasz się z powrotem i nagle zamiast tego jest coś innego. Obracasz się z powrotem i znowu jest normalna rzecz, ta, która była przedtem. Czemu oni tego nie wykorzystują? To jest, są zajebiste rzeczy, które ryją mózg graczowi. To czyni horror jeszcze zajebistszym niż jest. Okej, wielka cisza i zaczyna mnie coś gonić pewnie. Spoko, rozumiem, okej. Oj! Okej, już zaczyna mnie bić, więc może biegnijmy lepiej. Oj, zepsute drzwi, okej, zaraz mnie dorwie. Mam uciekać. Na zewnątrz, uciekaj. Okej, dałem radę. Koniec, co to było? Szkoda, że nie miałem okazji tego zobaczyć. Chociaż straszniejsze jest to, kiedy nie wiecie, co cię goni. To jest straszniejsze. Gdy nie macie czasu tego zobaczyć. Prosty przykład. Gwiezdne wojny Imperium kontratakuje. Przedtem, kiedy... Jak on się nazywał? Ten Yeti taki biały, co był w tej jaskini z lodu. Kiedy Luke wisiał do Grungami i swoją mocą miecz świetlny przyzwał. Wampa on się chyba nazywał, Wampa, tak, tak się, on się nazywał Wampa. Zaraz, co ja tam zebrałem? Klucz, ale do czego? Nie zwróćcie uwagi. Spróbujemy otworzyć drzwi, które były zamknięte. Izolatka może. Więc w oryginalnej wersji ten Wampa był bardzo mało pokazany ze względu na niski budżet, tak? I były pokazane tylko sceny, kiedy on gdzieś tam idzie, gdzieś jego cień, coś takiego. Jego ręka odlatująca, spadająca, krwawiąca, tak? Potem jedno ujęcie jego stojącego takiego, czy coś. Ale to były sekundy ujęć, tak? Natomiast w nowszej wersji dali więcej jego ujęć, kiedy widzimy go, jak coś tam je. Kiedy widzimy, jak coś robi, kiedy zaczyna się na nas patrzeć, zaczyna się powoli zbliżać w stronę Luka, kiedy wstaje, podnosi się i tak dalej. I to już jest dużo mniej straszne. To jest taki przykład, taki mam na myśli, bo Gwiezdne Wojny oczywiście, tak? Więc błagam, to nie było do tego pokoju. Więc to dowodzi, że straszniejsze są rzeczy. Myślałem, że to będzie jeden mały pokój z czymś creepy. O, jakaś muzyka nowa, super. Więc to dowodzi temu, że rzeczy, których nie znamy, są dla nas dużo straszniejsze. Siostra Tanaka, raport 407. To nie byłam ja, przysięgam, to nie byłam ja. To mogło być moje ciało i moje ręce, ale... wiem, że to nie byłam ja. Okej, więc jednak są klony, tylko to jest jednak opętanie umysłowe. Dobra, czyli to jedna z moich hipotez tutaj się sprawdza. Aczkolwiek nie jest... żadna z nich nie jest dobra. Tutaj żadnej notatki nie ma chyba. Oby tam mi coś nie wyskoczyło z nadrza. Raport 408. Znalazłem sposób na ich powstrzymanie. Widzisz... są w mojej głowie i mogą mnie kontrolować przez jakiś czas. Ale jeżeli cały czas używam... maszyny do radiologii... żeby... napakować moją głowę radioaktywnym promieniowaniem... wtedy na chwilę odchodzą. Nie wiem, czy to jest dobry sposób. Tak czy inaczej, to cię w końcu zabije, tak? Ale... yeah, anyway. Dobra, tutaj też nic nie ma. Now what? I znowu ta cisza. To są właściwie kraty, ja myślałem, że to są cegły. To są kraty.
Okej, okay, super, jeszcze labirynt. O Jezu! Okej. Okej, nie mam sił biec, nie mogę biec. Tu są ślepe zaułki, nie żyję, okej. Okej, I got the point. Wiecie, co do mnie dotarło? Że nie zapisałem gry po wyjściu z tamtego czegoś na dole. Prawda? Zapomniałem zapisać, prawda? Oh, fucking hell! Okej, okay, drugi raz tego samego błędu nie popełnię. Już grę zapisałem. I podchodzimy ponownie do izolatki. Myślę, że te notatki możemy odać, bo już je czytaliśmy. Posłuchajmy tutaj. Gorzej będzie z tym, że tu jest jakiś labirynt i musimy znaleźć z niego drogę prawdopodobnie. Spróbujmy tędy. O nie, to jest zamknięta droga, okej. Okay. Okej, okay, dobra! Zrozumiałem aluzję, okej, okay, to już jesteśmy przegrani, nie mogę biec. Okej, okay. I'm dead, wróćcie na początek, dobra, okej, okay. Okej. Okay. That escalated quickly. Bardzo szybko poszło, rozumiem. Nie wiem, biegnę najbardziej dziwną ścieżką, jaką znajdę. Okej, okay, to była... Oj, to była za decyzja! Okej... Okay. Gdzieś idę. Nie, za droga. Aaaa! Tu będzie coś albo smutnego, albo bardzo przerażającego. Jest tu gdzieś zapis? Exit key. Nie, nie mówcie, że to jest koniec. Nie mówcie mi, że to jest koniec. Przepraszam, mój mały aniołku. Starałem się nienawidzić mężczyzny czy człowieka, który zabrał cię od nas. Ale jedyną osobą, którą mogę nienawidzić, jestem ja sama. Zawsze lubiłeś straszyć ludzi, specjalnie, szczególnie gdy nie rozumieli czegoś. Byłam pełna konfuzji, kiedy nikt nie rozumiał twojego kostiumu, ale zgaduję, że... Zakładam, że ludzie już nie czytają poezji. Przepraszam, nie przetłumaczę tego, bo tego po prostu nie rozumiem. Pierwszą połowę jak najbardziej rozumiem, ale dalej? I zastanawiam się, czy to nie chodzi o spuki? Nikt nie rozumiał twojego kostiumu i zawsze lubiłaś straszyć ludzi. No nie wiadomo, do jakiej osoby się tutaj odnosi, tak? Bo może to być nie lubiłeś albo nie lubiłaś, bo w angielskim nie wiadomo, do kogo to jest. Czemu mam wrażenie, że mówią o spuki? Szkoda tylko, że tego nie rozumiem i tak, i tak. Nie, my musimy tamtędy wrócić. Zajebiście, żadnego zapisu tutaj nie ma. Dobra, Geronimo. Albo i nie. A to nie jest to, gdzie byliśmy? Okej, nie musimy tego przechodzić jeszcze raz, świetnie. Zebraliśmy exit key, to musimy iść do wyjścia. Jeżeli to będzie koniec, jeżeli to będzie zakończenie gry, będę bardzo zawiedziony. Nie fabułą i tak dalej, jeju, gra jest świetna, naprawdę mi się strasznie podoba, ale... O, już jest exit. Dalej coś jeszcze jest. Hej, spooky. Aha. I to wymowne, yeah, na końcu. Okej, okay, czyli coś jeszcze tutaj jest. Okej, okay. Wracamy do klasyki. Tylko czemu nic nie widać, żadnego paska ani tych liczby pokoi? Coś mnie goni? Nie. O, więc to jednak jest koniec.
No, to jest wredne. To jest takie, jak żegnacie się z czymś, godzicie się z tym, że to się skończyło, nagle to wraca, daje wam nadzieję i znowu się szybko kończy. To jest takie... jest takie okropne uczucie. Ale zajebiste DLC, jest proste, ale... w ogóle fajny pomysł na napisy końcowe. Bardzo fajny motyw. Nieskończone korytarze. Kurczę... ale mam nadzieję, że zrobią więcej takich DLC do Spooky House of Jumpscares, bo gra naprawdę na to zasługuje. Mają teraz otwarte drzwi do tego. A sami sobie tego zrobili, żeby zrobić tego typu rzeczy, jakieś spin-offy czy coś, czy alternatywne zakończenia, czy jakieś inne piętra. W końcu to jest nieskończony jakiś inny wymiar tej spółki, który... no, on jest nieskończony, może tam być wszystko. I to jest właśnie jedna z takich rzeczy. I bardzo mi się spodobał ten motyw, bo bardzo mi przypomniał o... Freddy's Monsters chociażby, które mi się bardzo podobało, chociaż nigdy tego nie przeszedłem, ale... bardzo fajny ma klimat, taki horrorowy i tak dalej. I fajnie było do Spooky's House wrócić, mimo tego, że to nie jest identycznie ta sama gra, ale wiadomo. Widać, że twórcy się postarali. Bardzo mi się spodobało to, co zrobili. Tylko szkoda, że takie krótkie. Czemu takie krótkie? Zróbcie więcej, please, błagam. Dobra, zakładam, że doczekam do końca napisów. Może to być coś ukrytego jeszcze. Kto wie? Tak czy inaczej... to by było na tyle. Ku pamięci Konami. Nie, mam nadzieję, że tych DLC będzie więcej. Jeżeli to jest naprawdę koniec, to mam nadzieję, że tego będzie więcej. Tak, to jest koniec. Gra się zaczyna od początku. Okej. Nie no, kurczę, bardzo szybko mi to poszło. Faktycznie, 50 minut jakieś. Dobra, więc to by było na tyle. To by było DLC do Spooky's House of Jumpscares, Karmary Hospital. I ja mam nadzieję, że będzie tego więcej, bo to ma świetny potencjał. To jest chyba pierwsza gra, którą sprzedali, w sensie DLC było płatne, gra sama w sobie jest darmowa. I myślę, że im się należało to, żeby po prostu za tą grę zapłacić, żeby ją kupić, bo odwalili naprawdę kawał niezłej roboty. Świetna rzecz, naprawdę, super, bardzo mi się podobało. Mam nadzieję, że wam też, że miło spędziliście ten weekend ze spółki z House of Jumpscares ponownie, że fajnie było wam do tego wrócić. Tyle, znowu się żegnamy, znowu ból egzystencjalny, bo kończymy zajebistą grę, zajebistą rzecz. Będę za tym znowu tęsknił. No trudno, ale takie jest życie. Raz nam coś daje, raz nam coś odbiera, a potem znowu coś odbiera. Dobra, tyle, koniec przednia. Dzięki wielkie za obejrzenie. To było na tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie.